A przynajmniej takiego zdania jest ekspert od Royalsów, Richard Fitzwilliams, który w rozmowie dla The Sun wyjaśnił, że decyzja Harry'ego mogła postawić Kate i Williama w niezręcznej sytuacji i tylko sprawić dodatkowe kłopoty. Wizyta Harry'ego tylko przysporzy kłopotów dla Williama i Kate, decyzja Harry'ego o powrocie do ojczyzny zbiegła się w czasie z 13. rocznicą ślubu Kate i Williama, co oczywiście zdaniem Fitzwilliamsa nie było przypadkowe i tylko prezentuje kolejne wyzwania dla przyszłego króla i królowej. Moim zdaniem wizyta Harry'ego to kolejne problemy dla Williama i Kate. Bo owszem, świętują rocznicę i wszyscy przesyłamy im życzenia i trzymamy kciuki, bo księżna przechodzi teraz przez chemioterapię. Więc to bardzo stresujący czas dla tej rodziny, zwłaszcza w kontekście natłoku ich obowiązków. Przyjazd Harry'ego będzie stresujący dla Kate i Williama. Ekspert dodał też, że nie spodziewa się, by Kate i William mieli się spotkać z bratem księcia. To bardzo, bardzo mało prawdopodobne, że spotkają się z Harrym, gdy ten przyleci do Wielkiej Brytanii. To jest też jasne, że nie ma teraz na to czasu. A jakiekolwiek próby łatania nieporozumień muszą wynikać z wzajemnego zaufania, a także być zrobione prywatnie, z dala od kamer. Fitzwilliams podkreślił, że chociaż Harry i William mieli kontakt od momentu, kiedy publicznie poinformowano o chorobie Kate, to nadal relacja jest mocno nadszarpnięta. Podsumował zatem, że przyjazd młodszego brata do ojczyzny będzie stresujący i niezręczny dla przyszłej pary królewskiej.